Hej, z tej strony Dyku i kontynuujemy przygody w Palworld. Znalazłem jak to usuwać. Nie wiem czy nie zauważyłem tego poprzednio, czy jak, ale tutaj mamy pod C usuwanie elementów. Ale czy ja mogę to tak bez obaw usunąć? Wszystkie pale wrócą do palboxa. Niektóre struktury mogą zostać usunięte. Zróbmy to, bo ja bym chciał to parę metrów w inną stronę. Okej. Nie wiem dokładnie co się usunęło. Ale ja bym chciał to postawić w tym miejscu. Czy to mi łapie już? Tak, trochę wody łapiemy, trochę tego. A co my tutaj mamy? Spróbujmy może go złapać. Czy da się złapać? Nie da się. Troszkę go obijmy. I teraz złapiemy go czy nie? Nie. No to jeszcze troszkę go dobijmy. 72% i... Już się uda. O, fajne takie nocne stworzenia teraz są w nocą. Tego bym też chciał złapać. Wygląda dość ciekawie. Podeszłem akurat bezpośrednio. Ja nie mam łuku? Może nie przypisałem łuku. To mamy i dać chwilę. Chciałem się podleczyć. Ale nie tębi. Czy teraz mnie dwa atakują? Wow. Użyjmy lepszej i mamy chyba złapane. Jest złapany. Tylko nie bij mnie już. On już się tak na mnie zagrował, że już chce mnie non stop bić. Ten jeden. Ja nawet nie mam już po czym złapać. Pytanie, czy to nie jest jakiś błąd gry? Czy on dalej jest zagrowany na mnie? Dobra, mużyczka przestała grać, więc może już jest ok. Wow. O ty, dalej jesteś zagrowany. Tam jest szybki transport. A to chciałem postawić do końca już. Zróbmy może tak na szybko. No wciskam dwójkę. A, bo nie zabrałem tego. Zawsze się gubię. Wow. Nie złapiemy. Ale to mi dać ma tam chwilę. Tak, nie mam łuku. Będziemy mieli dwa. Mój jest poziom wyżej. Ty wróć. Okej.
Teraz tak, ja mogę wyciągnąć to. To bym wyciągnął. Ten nic nie robi, ale tego musimy mieć. I tu mamy też ikonki, co kto robi. Ten jest od sadzenia i rancha bodajże. To jest transportation. Ten jest od atakowania. Ten ma sadzenie i to. No to jeszcze jeden do transportu sobie dodamy. A ten? Ten jest podobnie jak inne. I ten też. A te dwa byśmy sobie wzięli jako taki nasz support. No, ale żeby przejść dalej z grą, to ja musiał awansować wyżej. Tego byśmy też mogli spróbować jakoś złapać. Ale nie mam pokeboli. I tego Noxa byśmy mogli spróbować to złapać, bo bym chciał mieć złapanego każdego tutaj. Weźmy sobie kill off, ale tutaj tego nie ma. Dopiero po drugiej stronie mamy. Ale to jest fajne, że mamy inne stworki w nocy, a inne w dzień. I potrzebujemy jeszcze jednego Lambala złapać i wtedy dostaniemy bonus do expa. Co to jest? A, to było zmęczenie. Ale pewnie Noxa już zaraz nie będzie, więc sobie poszukamy czegoś innego. To, co jeszcze nie próbowałem, to pływania. O, da się pływać nawet. Fajnie. Jak na wersję Early Access, to w bardzo dobrym stanie jest ta gra. 10 pokeboli możemy zrobić i sobie zrobimy. Ten był chyba mój. Wszystkie nagle głodne i wszystkie przechodzą z tamtego miejsca tutaj. Ale Noxów już tutaj nie widzę. Czy złapiemy ciebie od razu? Bez bicia? Super. Gra nas chce pokierować. O, jest Noxik. A, jednego tylko możemy mieć. No, chodź tu. Tylko nie ubij, nie? Musimy go złapać. Proszę bardzo, mamy Noxa. A ty możesz wrócić. Nie wiem, czy przypadkiem nie będzie jakiejś takiej dłuższej serii z tej gry, bo ogólnie z tego co widziałem, to w Palboxie mamy 111 wpisów. Dobrze mówię, w Palbox? Poldek. Po prostu będę mówił Poldek. No, od Poloneza jakoś tak. Jeżeli ktoś wie, o co chodzi. No dobra, na ile nam brakuje do levela? A, już mamy 7 level. Okej. Ten to tak...
Dobra, te zostawiamy tutaj. Technologia. I gra nas chciała, żebyśmy zrobili... Nie tędy. Nie, to V. Crusher, Stone Pity, Logging Site. Logging Site, Stone Pit, a Crusher. Crusher dopiero na 8 poziomie jest. Ale potrzebujemy drewno i kamień. Więc ja się tym zajmę i zobaczymy się za jakiś moment. No i to też byśmy mogli zrobić. I ryperkity tak samo. Logging site. A, czyli możemy mieć własne poletko do drewna. O, myślałem, że zebrałem tyle kamienia. Jeszcze byśmy zrobili stone pita. A, ty zbierasz, okej. Okay. To zostaje nam tylko ten crusher do zrobienia. Tą stówkę mamy. Okej. Okay. Dużo mamy tego expa? Jeszcze trochę. What? A, taki patent. Ale fajnie, że każdy ma jakieś inne zajęcie. Ten bierze tutaj sadzi, ten zbiera, ten podlewa. Fajne to jest. Tylko tak, ja jeszcze potrzebuję crushera, ale crushera to dopiero jestem w stanie zrobić na poziomie 8. A tak, ja nie mam łuku i bym chciał mieć łuk. Potrzebuję więcej drewna. A nie, kot nie robi drewna. Lumbering tutaj mamy. No nic, będzie trzeba poszukać, który jest od rąbania drewna. Jeszcze możemy ranczo postawić i myślę, że postawimy je tutaj. Pomożemy im? Możemy. O, ustalenie im pomagać, a bo odpoczywają. Mamy jakąś interakcję z tym, czy nic tu nie mamy z tym ranczem? Tylko ten poziom by przydało nam się trochę powiększyć. A najłatwiej to jest chyba przez łapanie. A 30 strzał. Więc moglibyśmy coś złapać fajnego. Nie, może kociaka jeszcze jednego. Okej, okay, ten już będzie złapany. Duszka nie. Ale duszki to już powinny chyba zniknąć. Majnik by się przydał nam. Znaczy nie majnik, tylko do rąbania drewna. King of the Forest, to jest boss, więc to jeszcze nie ten moment. Mamy dopiero Pokémon, znaczy nie Pokémonki, tylko pale. Na 7 poziomach, więc... Tego tutaj bym chciał wyciągnąć. Wow. Jeszcze go trzeba ubić. Dobra.
i 70% złapany. O, jeszcze jeden. O, teraz tego byśmy złapali sobie. To jest ewidentnie taka alpaka. Tylko troszkę odładniona. I jeszcze mamy dwa parę do łapania. A proszę, 52. Już nam niewiele brakuje do następnego poziomu. Ale nie widzę nic innego takiego, co przykuło moją uwagę. Szczerze powiedziawszy, szukam innych. Ale jak już tutaj jestem, to przepłyniemy tutaj po tą rzecz jedną. Bo to jest istotne. I może coś nakarmić trzeba. Jest! Tu mamy odrąbania drewna. Lumbering. Alpaka do rancha. Tam jest jajo. Ale tutaj nie będę już szedł, więc wracamy na drugi brzeg. Zobaczę, ile dostanę doświadczenia za to. I czy w ogóle. Pięć punktów tylko. Jego obić trochę. Mam tylko dwa te pole do łapania, czy jak to się zwie, polsfery. I to się powiodło. I mamy następny poziom. A my zobaczymy się już w bazie. Jesteśmy już w bazie i teraz tak. I mamy zrobić crashera, żeby przejść dalej w grze. Ale potrzebujemy drewno i kamień, więc zobaczymy się za moment. Co nam zniknęło z bazy? Ta statua Anubisa. A Kaszera bym postawił może tutaj. I byśmy przywrócili sobie jeszcze tą statuę. No i to jest fajne, że rancho nam produkuje dużo tej wełny, jakby to powiedzieć. Tylko bym musiał poszukać, który z nich tylko transportuje. No tu jest na farmie. A jeszcze byśmy mieli... I o, jest Gathering Mining. To jest też farming. Najlepszy był sam do transportu. O, gdzieś tego spotkaliśmy? Chyba, że alpaka nam. Tam tylko będzie siedzieć. No co to, przestaliście to robić? I możemy gridować bazę.
Primitive Furnace i Hot Springs. Zobaczmy, czy to możemy robić. Hot Springs mamy tutaj. A Primitive. Co to było? Primitive Furnace. Chyba jeszcze nie mogę. Ale miało być do wyrębu drewna, a on jest tu. Jedną owcę byśmy zmienili na alpakę. Tu jest gatering. Tego byśmy podmienili. A i może na tego kotełka. Łóżko jedno za mało mamy. Wiecie co, zrobię może od razu tego więcej, żeby nie myśleć o tym. No to się fajnie sprawuje, ale tutaj do kopania jestem w stanie kogoś przypisać, czy nie bardzo. Ciebie przypisaliśmy do rancha. A reszta już z samą inteligencją działa odpowiednio. Pewnie odpoczywa. Dokładnie tak. A my tylko podchodzimy i zbieramy drewno. I kamień. Podoba mi się to. Przydałaby mi się jakaś jedna wielka skrzynia, bo nie lubię mieć tak rozwalone po kilku skrzyniach. O, te pokonamony, które mam ze sobą, to one levelują razem ze mną. Fajne. Kurde, nie pokemony, pale. To są pale albo stworki. Może po prostu zacznę mówić stworki, to się nie będę mylił. Bo w tej grze nie wolno się z tym mylić. No i teraz mogę przechowywać przedmioty. Nie tak. Bo tutaj w nich za dużo nie pomieszczę i tak mimo tego. To jest workload. No i tak to się wydaje największe do przechowywania. Dopiero na 10 poziomie mamy Primitive Furnace. Small pole, coś tam. To ja na razie tego nie chcę używać, tej esencji. Small, to jest to. Spirit. Do leczenia. Jest synchronizacja leveli, że jak pal ma większy level niż nasz, to jest skalowane i tak z powrotem do naszego. Z powrotem. To albo ograniczone tylko do 10. A, to dziwnie krzywo. No właśnie, co ja mogę robić do 10 poziomu? Nie ma co tego robić przy bazie, bo wtedy się agrują i atakują. Wow, świecący.
Musimy go złapać. Do walki, pomóż mi. Miałem strzał i płonę. Trzeba coś do leczenia. O nie, ostatnia piłka. Nie mam czym złapać. Może jakieś stanowisko polowe na crafting. Nie mam kamienia. Tam niewiele zostało, żeby go złapać. I... Jeszcze raz. Sześćdziesiąt osiem i mamy go. Uff, ledwo. Ledwo, ale go mamy. I przy okazji to jest 10 poziom. A, od razu przetransportował się nam tutaj, okej. Okay. Na razie taki mój dream team. Tylko to trzeba uleczyć. No, mamy strasznie dużo owiec. Mamy dużo kurczaków. Mamy trochę kotów i mamy tych też trochę. A to jest nasza taka wisienka na torcie. Ale możemy przejść z technologią dalej, bo możemy zrobić sobie Primitive Furnace i mieć też lepsze stroje. Do ciepłych stref i do zimnych stref. O! Ten łuk będę chciał zrobić sobie. I gwoździe też sobie zróbmy. I to też będę chciał zrobić. O! Na 10 poziomie dostaliśmy 2 punkty. Trochę w uwagę i trochę w życie. O kurczę, rajd mamy. A ja nie mam strzał. A tu wszystko śpi. Jeszcze rajd w grze mamy. Ale nie widzę, skąd podchodzą. Może zdążę trochę... O, jest! 50 metrów. Syndykat. Nie zdążę wyprodukować strzału. Dobra, kilka mamy. O, nagle się obudzili wszyscy. Myślałem, że będą spali. Raid
Raider sobie nie włączałem, bo chciałem zobaczyć, jak to wygląda przede wszystkim. I wróć do pola. Do polotka. I tu mamy ten kominek, który bym sobie postawił może tutaj. Ale siła robocza. 30 sekund do parunastu. Co tutaj możemy robić? Ingot i węgiel. Hot springa jeszcze musimy zrobić. Ale nie mamy pal fluidu. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak nawet go zrobić. To jest ancient technologii, którego w ogóle nie mam. I tu jest inkubator. Tutaj mamy drzewo ze skillami. Właśnie pokonaliśmy bossa, ale w sumie chciałem go złapać, a nie sądziłem, że takim mocnym atakiem uderzy nasz stworek. To jakąś skrzynię złotą. Ale nic szczególnego. A najgorsze, żeby zdobywać te niebieskie pal fluidy, to niestety musimy atakować te stworki, żeby nam opuszczały te surowce. Ja kompletnie się zagubiłem i nie wiem, gdzie jestem. A, tutaj jesteśmy, okej. Złapmy jeszcze jedną alpakę. Bo ona nam się przyda do... jako wierzchowiec. Ej, ale może wyjście z wody.
Ja! Ups. Powróć. Niech alpaka do nas wróci. Bo nie chcę się w wodzie bić. No chodź, chodź, chodź. Okej. Czyli jeszcze trochę ją trzeba sklepać. I jest złapana. I mamy 11 poziom. No, bossy raczej będą się rozpiły, bo to jest multiplayer gra w zasadzie, więc ja podejrzewam, że będą w jakimś czasie pojawia się ponownie bossy. Jeszcze w tym odcinku chciałbym zrobić ten jeden z fluidami związaną rzecz. No chodź tu, pingwinie. Pięknie. Arma mam uszkodzony. Jeszcze jeden pal fluid potrzebuję. Tam mamy kolejnego błyszczącego. Nie mam drewna. I nie mam tych pali do łapania. Kamień mamy? Nie, w sumie kamień niepotrzebny. Jednak potrzebny. Szybko, bo nam ucieknie. Głodny jesteś. No, 3 sztuki mam. Jest jeszcze. A, drugi poziom. Ale to nie ten.
tam jest. Siódmy. Nie ubij. Foxy, co ty najlepszego zrobiłeś? Na koniec bitwy to chyba faktycznie muszę wołać. O nie, Foxy. Wcześniej tyle nie zabijał. Nie zabierał tyle życia. Więc trzeba uważać z tym. Szkoda. A ja bym chciał postawić ostatecznie na koniec odcinka ten hot sprint. Tylko potrzebujemy kamień i drewno. Przeciążenie. I to spore. Take half. Okej. A, shiftem połowę walamy. Macie jeszcze basenik tutaj gdzieś. Mamy upgrade do 8. No i jeszcze tak na koniec odcinka High Quality Workbench będzie nam potrzebny do zrobienia. Czyli już wiemy, co tutaj należy stworzyć. O, i lepsze narzędzia. To też będę chciał. I te poison strzały byśmy sobie zrobili. Jakie ogniste. To ma niby ułatwiać łapanie. I jeszcze mamy inkubator. Dwa sobie postawię. Dobra, oni ich sobie budują. A ja odszukam, gdzie ja mam te jajo. Tu mam te uncommon. I tutaj chyba też mam jakieś lacz. Jeszcze jedno. Czyli to nie są takie zwykłe, więc coś ciekawszego może być. Inkubacja. O, temu za zimno. Im bliżej ogniska bym musiał postawić. No i tutaj by się nam przydał jakiś stworeczek. Więc myślę, że tego zdejmę, a dodamy sobie foksika. O, zostało nam 20 sekund. Jak to będzie wyglądało?
Co nam się tutaj wykluje? I to tyle. Nox. Ale Noxa to mamy. A, i możemy sobie ujeżdżać. Tylko my jeszcze mieliśmy jakiś przedmiot dla niego. Niej. Ale może go nie widać, albo coś jeszcze nieźle zrobiłem. No i tutaj też możemy. Teraz ile potrzebujemy? 7, żeby przeskoczyć na trzeci poziom. Ale już powinno się łatwiej nam troszkę złapać stworki wszystkie. O, i w końcu coś transportuje bez problemu. Co my tu jeszcze musimy zrobić? High quality workbench. Medieval medicine. Czyli na 12 poziomie. Ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Grał z wami Deku. Zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka. I widzimy się w kolejnym odcinku. Hej, hej!